się o godzinie 18:00. Witamy Państwa na ostatnim wykładzie z cyklu Wiek XIX przedstawienia. Zaczynamy troszkę nietypowo. Widzą Państwo winietki naszego wykładu. Ona się pojawi za chwilkę, przygotowana jak zawsze przez Agnieszkę. Natomiast dzisiaj widzą Państwo stronę internetową całego projektu, bo chciałyśmy przypomnieć o tym, że taka strona istnieje. Wprawdzie od razu wstydzimy się tutaj bardzo, bardzo, ponieważ akurat nasza odsłona tej strony, nasze konstelacje nie są jeszcze gotowe. Mamy gotowy dopiero pierwszy wykład, ale z pewnych względów ten pierwszy wykład jest dziś ważny. Natomiast bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby na tę stronę wchodzić, zaglądać. Poprzednie konstelacje, czyli ta dotycząca 20-lecia, dotycząca PRL-u, dotycząca oświecenia, są już gotowe i są bardzo ciekawym materiałem, myślę, a także stwarzają rozmaite możliwości własnych poszukiwań, ponieważ wszystkie artykuliki są olinkowane i prowadzą do rozmaitych archiwów, w których można później grzebać już na własną rękę. Natomiast nasza odsłona XIX-wieczna zaczyna się, tu się troszkę rozsypała ta tytułowa strona, zaczyna się od wezbrania Wisły, od takiej próby opisania takich obywatelskich tradycji polskiego teatru i takiego obywatelskiego teatru atrakcji. Można zobaczyć, w jaki sposób to działa. Tutaj można wędrować po różnych artykułach. U nas akurat linków jest na razie niewiele, ale będą się pojawiały z czasem. Natomiast ważny dla nas dzisiaj z wielu względów będzie jeden z głównych bohaterów pierwszego wykładu, Alojzy Żółkowski, ojciec. Przesuniemy może troszkę to tutaj. Dziś będziemy opowiadać o przedstawieniu, którego premiera odbyła się dopiero w roku 1916. Miało być o wieku XIX, dlaczego rok 1916? Dlatego, że jak wiadomo, oczywiście historycy na wiele różnych sposobów wyznaczają ramy czasowe XIX wieku. Tak zwany krótki wiek XIX trwał niecałe 100 lat, rozpoczął się kongresem wiedeńskim, a zakończył powiedzmy w 1898 roku, czyli w momencie wojny amerykańsko-hiszpańskiej, bo to taki moment wejścia Stanów Zjednoczonych do polityki międzynarodowej. Z kolei taki bardzo długi wiek XIX rozpoczyna się już w połowie lat 70. wieku XVIII, rozpoczyna się deklaracją niepodległości i powstaniem Stanów Zjednoczonych, a kończy się dopiero po I wojnie światowej. Natomiast ten nasz wiek XIX, ten, o którym myśmy opowiadały i który przyjęłyśmy jako ramę czasową wykładu, nie był bardzo długi, ale był dość długi, po prostu długi, to znaczy rozpoczął się kalendarzowo, a kończy się wybuchem I wojny światowej. Sztuka, która będzie dzisiaj przedmiotem naszych rozważań, została napisana w roku 1914. Bohaterem naszej ostatniej opowieści uczyniliśmy człowieka, którego dojrzałe życie przypada częściowo na dwudziestowieczną już końcówkę XIX stulecia, a częściowo na czasy dwudziestolecia międzywojennego. Adolf Nowaczyński, bo o nim tutaj mowa, jest postacią bardzo kontrowersyjną. Kontrowersyjną zwłaszcza ze względu na swoją działalność w latach międzywojennych, którymi my zajmować się nie będziemy. Wspomnieć jednak trzeba, że w latach 20. i 30. Nowaczyński, określany jako najostrzejsze pióro II Rzeczpospolitej, będzie czołowym tak zwanym harcownikiem endecji i będzie też jednym z najbardziej drapieżnych tygrysów antysemityzmu, autorem Mocarstwa Anonimowego. Ta jego antysemicka publicystyka, zawierająca ostrzeżenia przed pansemityzmem, przed żydowskim spiskiem międzynarodowym, jego takie absolutnie bezpardonowe ataki personalne dzisiaj jeżą włos na głowie,
Ale oczywiście gwoli ścisłości trzeba dodać, że on równie brutalnym językiem pisał także o innych sprawach, na przykład o marszałku Piłsudskim, o obozie Piłsudczyków, za co stracił zresztą oko. A gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że wybuch II wojny światowej był dla niego takim momentem przebudzenia, znaczy gdy ujrzał praktyczne rezultaty głoszonych przez siebie poglądów, zmienił nie tylko język, ale też poglądy. Wiadomo, że ten międzywojenny żydożerca kwestował po konspiracyjnych spotkaniach w czasie wojny na rzecz getta. Nas jednak interesuje Nowaczyński sprzed I wojny światowej i jego udział w tworzeniu polskiego teatru w tym momencie, w momencie, w którym on ma już wyraziste poglądy społeczno-polityczne, ale nie podpisuje się jeszcze pod programem żadnej partii. Dlaczego Nowaczyński i co robi ten Alojzy Żółkowski tutaj na tym obrazku? Wydaje nam się, że właśnie w Nowaczyńskiego myśleniu o teatrze, w jego myśleniu o roli teatru w społeczeństwie można usłyszeć echa tych poglądów, które kształtowały właśnie ten polski teatr obywatelski, o którym opowiadałyśmy na samym początku wieku. I że portret Nowaczyńskiego można w pewien sposób zestawić z portretem Alojzego Żółkowskiego ojca. Obaj są ludźmi teatru oraz dziennikarzami. Obaj mają bardzo ostre pióro, którym chętnie drażnią, którym prowokują opinię publiczną do myślenia. Przede wszystkim zaś można ich obu określić jako taki wariant błazna obywatela. Dlatego, że w swojej obywatelskiej działalności wykorzystują przede wszystkim siłę śmiechu. Oczywiście Nowaczyński jako satyryk sam nie występuje na scenie, ale po pierwsze jest związany z najważniejszymi rodzącymi się u progu XX wieku kabaretami, to znaczy i z Zielonym Balonikiem, i z Figlikami, i z Momusem. Po drugie jest wielkim admiratorem sztuki aktorskiej, do tego wątku jeszcze wrócimy. Natomiast cykl jego wierszy satyrycznych, zatytułowany Meandry, w drugim wydaniu nosi tytuł Nowy Momus, tak jak w nawiązaniu między innymi właśnie do Momusa, satyrycznego pisemka wydawanego przez Alojzego Żółkowskiego. Żółkowskiego i Nowaczyńskiego łączy także niezwykła siła oddziaływania na publiczność, bo wprawdzie Nowaczyński oczywiście aktorem nie jest, ale jego styl generuje i prowokuje najróżniejsze emocje i działa perswazyjnie nawet na ideowych przeciwników, którzy się muszą potem długo trząsać z jego wpływu. O jego antysemickiej właśnie publicystyce z dwudziestolecia Isaac Singer pisał tak. Miał taką zdolność wzbudzania emocji, że czytając go, ja sam dawałem się na pewien czas zahipnotyzować jego stylowi, pasji, paranoicznym podejrzeniom. Co nieco ich także różni, oczywiście, wracam tu do porównania Żółkowski-Nowaczyński. Alojzy Żółkowski był uwielbiany przez większość swoich współczesnych, natomiast Nowaczyński budził skrajne, zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje, a zawdzięczał to nie tylko swoim kontrowersyjnym poglądom, ale też zaangażowaniu i pasji, z jakimi je głosił. Wyczuł to dość szybko, bo już w 1904 roku Stanisław Brzozowski, jeden z krytyków, który dość szybko rozpoznał tę siłę nierównego pisarstwa Nowaczyńskiego. Brzozowski pisał tak. Nowaczyński lirykiem nie jest, gardzi sercem rozmaczanym w bibule. Pisze krwią, lecz trzyma ją w kryształowym, misternie drżniętym kałamarzu, by poczytywano ją za atrament. Adolfa Nowaczyńskiego ukształtowało młodopolskie życie kawiarniane. Już w latach 90. jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo aktywnie współtworzył środowisko krakowskiej bohemy. I to też oczywiście zbliża go w pewien sposób do Alojzego Żółkowskiego, bo przecież Żółkowski nie tylko na scenie, ale także, a właśnie może przede wszystkim, w kawiarniach kreował swoją legendę. Właśnie w kawiarniach Żółkowski wyrósł na błazna obywatela. Jednak te kawiarnie początku wieku są nieco inne niż kawiarnie końca wieku. W obu okresach stanowią alternatywę dla salonu. W obu okresach stają się takim naturalnym środowiskiem nowych elit. Jednak te z początku wieku miały zdecydowanie bardziej otwarty charakter, były bardziej heterogeniczne,
Choć oczywiście poszczególne środowiska miały swoje ulubione miejsca. Kawiarnie te gromadziły gości w różnym wieku i były miejscem takiej nowej, ponadstanowej, a zarazem więziotwórczej komunikacji. Niewątpliwie mogły też być i bywały miejscem emancypacji intelektualnej, a także takiego wyrabiania sobie elitarnej pozycji społecznej. Kawiarnie końca wieku zrodził raczej powiedziałabym duch resentymentu, to znaczy kawiarniany bunt był próbą wywalczenia sobie osobnego, charakterystycznego miejsca wśród różnorakich, ustabilizowanych już elit. I te kawiarnie końca wieku miały zdecydowanie bardziej zamknięty charakter. Oczywiście ta ekskluzywność była świadomie stosowaną strategią, która miała podbijać wartość środowiska, uwypuklać jego elitarny charakter. Strategią skuteczną, o czym świadczy choćby popularność zielonego balonika. W obu tych okresach, i na początku, i na końcu wieku, życie kawiarniane jest z jednej strony narzędziem kreowania własnego wizerunku i różnie rozumiana elitarność jest już składnikiem tego wizerunku. Z drugiej strony życie kawiarniane jest też formą wpływania na opinię publiczną, sposobem jej kształtowania. Wydaje się tylko, że pod koniec wieku zachwiały się troszkę proporcje pomiędzy tymi dwoma aspektami. Kawiarnia stała się swego rodzaju sceną artystowskiego narcyzmu, takim targowiskiem artystycznej, intelektualnej próżności. Kawiarniane elity końca wieku są znacznie bardziej zapatrzone w siebie, a też niewątpliwie znacznie bardziej oderwane od życia społeczno-politycznego. Dobrym przykładem tego oderwania może być choćby czasowa współbieżność dwóch zjawisk, to znaczy myślę tutaj o rewolucji roku 1905 oraz o początkach zielonego balonika, to jest też 1905 rok, zielony balonik nie zauważa jakby rewolucji. Nowaczyński zresztą, mieszkający już wówczas w Warszawie, też tej rewolucji zupełnie nie rozumie, chociaż już w tym momencie przeciwko temu kawiarnianemu intelektualizmowi bardzo się buntuje. Właśnie na początku wieku, jeszcze przed 1904 roku, przed przeprowadzką do Warszawy, ukazuje się zbiór z pism satyrycznych Nowaczyńskiego, Małpie zwierciadło, które jest świadectwem wyraźnego dystansu zarówno do środowiska, w którym dojrzewał tego cyganeryjnego, jak i do form ekspresji przez nie preferowanych. Małpie zwierciadło to jest zbiór satyrycznych tekstów ukazujących przede wszystkim portretów ukazujących młodą Polskę i jej twórców w karykaturalny sposób. Tyle tylko, że ten tom, podobnie jak spora część twórczości Nowaczyńskiego, ma bardzo wyraźnie podwójne ostrze. To jest oczywiście ostrze antyfilisterskie, bo jak wiadomo, Nowaczyński jest tym czołowym filistrożercą, autorem Nowych Aten, wielkiej satyry na właśnie filisterski Kraków, ale ma Małpie zwierciadło także ostrze antyartystowskie. Autor tutaj jakby takim właściwym, charakterystycznym dla siebie bezpardonowym stylu uwypukla po prostu symbiotyczną więź pomiędzy z jednej strony elitami biurokratycznymi, mieszczańskimi, filisterskimi i z drugiej strony elitami artystycznymi i kawiarnianymi. I nie chodzi tutaj tylko o to, że ci kawiarniani buntownicy mają w większości mieszczański właśnie rodowód, sam Nowaczyński zresztą jest radcą, nie jest radcą, ale jest synem radcy Cesarsko-Królewskiego Sądu Apelacyjnego. Nie chodzi także tylko o to, że filister jest tym artystycznym elitom do życia potrzebny jak powietrze nieomalże, dlatego że tylko pod tym obstrzałem piorunujących, oburzonych spojrzeń filistra artyści mogą krzepnąć w swojej tożsamości, w swojej elitarności. Ale chodzi także o to, już właśnie na tym etapie, już w tym 1902-1903 roku, że obie strony mają podobny repertuar gestów i strategii, za pomocą których można się wybić na elitarność. To będzie wątek, który Nowaczyński podejmie w sztuce Było to nad Bałtykiem, o której opowiemy nieco później. Nowaczyński przez wielu swoich współczesnych określany był jako satyryk bez ideału i jako takie pióro, którego żywiołem jest wyłącznie negacja.
Jednym z krytyków, którzy jego twórczość postrzegali inaczej, był wspomniany już Brzozowski. I Brzozowski w Legendzie Młodej Polski oceniał go jako pisarza wielkiej miary, jako pisarza, którego znaczenie wzrośnie w przyszłości. Pisał tak: w nim tkwiło jako instynkt palące poczucie kłamstw naszej kultury. Nowaczyński ma w głębi duszy ukryte bezwiedne widzenie zbiorowego życia, pełnego natężenia, kipiącego namiętnością, przetwarzającego silne temperamenty w źródła energii myślowej. Jakub Malik, autor monografii poświęconej Nowaczyńskiemu, podkreśla, że Brzozowski jako jedyny rozumiał taką nerwowość i wielostylowość pisarstwa Nowaczyńskiego. Rozumiał, że ta nerwowość i wielostylowość jest jakby formą sporu z bezideowością, z formą sporu z marazmem, formą sporu z połowicznością jemu współczesnych. No i cenił Brzozowski Nowaczyńskiego także za postulat pracy, który był także postulatem samego Brzozowskiego, postulat pracy jako czynnej postawy wobec życia. Połączone oczywiście z rezygnacją z romantycznego pięknoduchostwa. O tej rezygnacji, czy tej walce z pseudoromantycznym pięknoduchostwem świadczy między innymi to, w jaki sposób Nowaczyński czyta Wyspiańskiego. Nawiasem mówiąc, Wyspiański jest jakby jedynym chyba artystą, pisarzem, człowiekiem, którego Nowaczyński nigdy nie atakuje w swojej publicystyce ani w swojej twórczości. W recenzji z Wesela pisał Nowaczyński tak: Wyspiański zdarł brudną szmatę z duszy pokolenia i ukazał się zatęchły, śmierdzący, zrobaczony trup. Wyspiański powtórzył, że jesteśmy narodem papug, pawi, dziennikarzy, erotomanów, szaleńców, zawadiaków, głupców, komediantów. W taki sposób będzie też pisał o Polakach sam Nowaczyński. Wyspiański pchnął w grób obłęd mesjanistyczny, którym upijali się wielcy prymitywi. Wyspiański zamyka pierwszy zamek z wrzeciądzów, za którymi została epoka romantyzmów i szaleństw. Ten antyromantyczny nerw w pisarstwie Nowaczyńskiego ma podobny charakter jak antyromantyczny nerw pisarstwa Wyspiańskiego, to znaczy ma charakter ideowo-społeczny. Nowaczyński nie odbiera sławy i chwały romantycznej literaturze, chociaż taki najsłynniejszy z jego meandrów się zaczynał od słów: gwiżdżę na waszą romantyczną trójcę. Nowaczyński chciał jedynie, żeby literatura pozostała literaturą, przy czym nie oznacza to oczywiście sztuki dla sztuki. Przedmiotem jego ataków stał się, mówiąc najprościej, romantyzm jako czynnik życia społeczno-politycznego, czyli traktowanie romantycznej poezji jako scenariusza działania, a ściślej rzecz biorąc jako scenariusza niedziałania usprawiedliwiającego za pomocą czczych mrzonek. I Nowaczyński zapewne podpisałby się pod cytatem z Myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego, chociaż w tej pierwszej dekadzie XX wieku, tak jak już wspominałam, z tymi środowiskami endeckimi nie flirtuje wtedy jeszcze z żadną partią. Podpisałby się jednak pod tymi słowami, w których Dmowski nawołuje: przestańmy szukać wskazówek w poezji. Bo Nowaczyński myślał podobnie: w poezji nie należy szukać wzorców, nie należy szukać wskazówek, ale wyzwań ideowych, wyzwań intelektualnych. Takim jednym z przykładów niebezpiecznego mieszania porządku, rzeczywistości i literatury, połączonego oczywiście z takim mitologizacyjnym też fałszowaniem historii, była dla Nowaczyńskiego figura księdza Marka, którego pierwowzór księdza Jądołowicza określał w takim charakterystycznym dla siebie brutalnym języku jako mnicha zdrajcę obok przeora zdrajcy, czyli Kordeckiego. Ale ta dominacja perspektywy polemicznej, której przykłady tutaj dałam, i to takiej zażarcie namiętnie polemicznej, wcale nie oznacza, że Nowaczyński nie miał programu pozytywnego. Przeciwnie, ma program nie tylko pozytywny, ale też pozytywistyczny w duchu. Patronuje temu programowi w pewnej mierze Aleksander Świętochowski, poseł prawdy. Nowaczyński ceni go przede wszystkim za to, co określa jako nieskalany etos obywatelski oraz za zmysł solidarności społecznej. I na plan pierwszy wysuwa Świętochowskiego ideę uetycznienia społeczeństwa przez pracę. Taką ideę szerzoną nieustannie w kraju, w którym, jak pisze Nowaczyński, ani bohaterstwo rozumu, ani inteligencją bojowanie nigdy popularnymi nie były.
Wypracowywaniu tego pozytywnego programu towarzyszy też fascynacja czeską kulturą. Te fascynacje za złe będzie mu miał Brzozowski. Kulturą racjonalną, zdroworozsądkową i akcentującą wartość pracy, tak ją postrzega Nowaczyński. I kulturą, której myślenie o heroizmie jest zupełnie inne niż w Polsce. Nowaczyński bardzo chętnie przeciwstawiał ten czeski heroizm obowiązków polskiemu heroizmowi ofiary. Symbolem już nie czeskim tego przeciwstawienia była dla niego postać margrabiego Wielopolskiego. Nowaczyński starał się przywrócić margrabiemu właściwe miejsce w historii Polski i właśnie margrabiego Wielopolskiego uczynił symbolem heroizmu rozumu, realizmu politycznego i postępu. Nie był odosobniony, w tym podobnym duchu się wypowiadał mniej więcej wtedy Bolesław Prus. Prus pisał w 1903 roku tak, u nas, na przykład w roku 1863, więcej ważył głos deklamatora Mirosławskiego niż wielopolskiego polityka. A po rewolucji 1905 wyraził tę samą myśl jeszcze ostrzej. Napisał, w roku 1863 Warchoł Mirosławski przewrócił do góry nogami dzieło męża stanu wielopolskiego. Ale oczywiście jakby to promowanie Wielopolskiego, tak, autora Branki między innymi, było aktem swego rodzaju obywatelskiej odwagi. Nowaczyński sięgnie po jeszcze inne określenie Wielopolskiego, nazwie go największym poetą czynu w XIX-wiecznej Polsce. Te dwa heroizmy przeciwstawia Nowaczyński także w jednym ze swoich meandrów. Ten meandr przytoczę w większym fragmencie. Albo trup pięknie zmarły, albo człowiek żywy. Albo kult pracy, albo czar wolności. Albo brawury, albo cierpliwości. Tu konspiracje, tam kooperatywy. Wybierać pora dwie alternatywy, przyszłości albo przeszłości. O te swoje pozytywne idee wojuje Nowaczyński najczęściej za pomocą środków, które określa jako sztylet schowany w formy filigranie. To jest taka deklaracja z meandrów, chociaż oczywiście meandry są bardzo nierówne i Nowaczyński jako poeta bardzo jest nierówny. A najczęściej za pomocą błazeńskiego kaduceusza. Ta druga metoda obowiązuje przede wszystkim w teatrze, nie tylko właśnie w publicystyce, nie tylko w satyrach, ale także w teatrze Nowaczyńskiego. No pora wreszcie po tym przydługim wstępie zapytać o teatr. Jaka byłaby ta definicja teatru Nowaczyńskiego, do której ta definicja nawiązująca do myślenia o teatrze reprezentowanego chociażby przez Alojzego Żółkowskiego. Myślę, że taką najlepszą definicją byłyby przywoływane przed chwilą słowa o metodzie pisarskiej Świętochowskiego. To znaczy literatura i teatr powinny być inteligencją bojowaniem. Bojowaniem o sprawy ważne dla zbiorowości. Można to wyrazić jeszcze bardziej po wyspiańsku. Tak? Czyli teatr ma być tą sztuką, która zajmuje się tym, co jest w Polsce do myślenia i zajmuje się pobudzaniem do myślenia, zajmuje się także do obywatelskiej, zażartej, często namiętnej debaty. Nowaczyński próbuje to czynić za pomocą dramatów historycznych. Jego dramaty historyczne mają zdzierać taką mitologiczną warstwę z historii, pokłady tej mitologicznej warstwy, zdzierać oczywiście takimi błazeńskimi metodami. Pierwsze dramaty historyczne Nowaczyńskiego określane są jako karykatury i portrety, dlatego że w ogóle Nowaczyńskiego dramatopisarza zawsze interesują przede wszystkim ludzie, interesują relacje, między innymi mechanizmy międzyludzkie i środowiskowe. I w tej grupie będzie między innymi pełnospektaklowy debiut Nowaczyńskiego, znaczy Smocze gniazdo, sztuka o Stanisławie Stadnickim. Natomiast druga grupa dramatów, tych bardziej znanych, najbardziej znanych, określana jest jako freski. Ona też zawiera mnóstwo karykaturalnych portretów, często portretów bardzo zjadliwych. I tutaj mieszczą się utwory, które przyniosły Nowaczyńskiemu największe uznanie w kręgach teatralnych, te, które miały premierę przed rokiem 1914, Bóg wojny, Car, Samozwaniec i oczywiście najsłynniejszy z nich, czyli Fryderyk Wielki. Tutaj będzie takie krótkie wtrącenie, właściwie takie w zasadzie pytanie, które zadaję sobie i też oczywiście zadaję Państwu. Na ile sztuka zaangażowana, taka sztuka piętnująca wady, pokazująca te wady w krzywym zwierciadle, jest też po prostu materią teatralną, czyli jakąś rolą, inscenizacją, wieczorem teatralnym, w którym uczestniczy publiczność i
jest też pamięcią jakby historyczną, taką pamięcią, która przechodzi do historii. I teraz w historii teatru, kiedy mówimy Nowaczyński, na pewno od razu myślimy Solski. W czasie krakowskiej dyrekcji Solski wystawił trzy sztuki Nowaczyńskiego, trzy prapremiery. Starościc ukarany w 1906, Car samozwaniec w 1908 i wreszcie Wielki Fryderyk w nocy z 1909 na 1910 roku, ponieważ premiera była 31 grudnia 1909, a skończyła się już w roku 1910. I gdyby szukać powodów, dla których sięga Solski do tych sztuk, byłyby to przede wszystkim role. Rola tytułowa, główna rola, świetna rola aktorska, oczywiście dla siebie, i genialny materiał inscenizacyjny dla reżysera, którym również był Solski. Taki materiał, który daje możliwość pójścia tropem niezwykle popularnym wtedy w teatrze, oczywiście tropem Meningeńczyków, tropem Stanisławskiego, takiego realistycznego odtworzenia historycznej rzeczywistości. Nie wiadomo, czy Solski nie sięgnął po Cara Samozwańca, aby nie mieć takiego zawodowego pretekstu, żeby udać się do Moskwy i poznać Stanisławskiego, zespół MCHAT-u i zachwycić się oczywiście tymi osiągnięciami tego zespołu, bo przygotowując inscenizację Cara Samozwańca, udaje się w taką podróż do Moskwy, tam właśnie spotyka się ze Stanisławskim, zwiedza MCHAT, ogląda przedstawienia, oczywiście jestem wszystkim zafascynowany. Stanisławski również pomaga mu przygotować jakby tą inscenizację Cara Samozwańca, pomaga wybierać oryginalne materiały rosyjskie. Solski tam bardzo dużo zakupuje różnych materiałów, rekwizytów, czap futrzanych, wszystkich takich wszystkich materiały i kostiumy i rekwizyty, które będą służyły później do inscenizacji tego przedstawienia. Oczywiście to przedstawienie osiąga, jest bardzo popularne, chwalono właśnie wielką inscenizację w reżyserii Solskiego i oczywiście jego główną rolę Cara Samozwańca. Tą sztukę grał, tą rolę wykonywał przeszło 100 razy, ostatnio w 1920 roku. Natomiast oczywiście ta jego najsłynniejsza rola, też za chwilę powiem też pewnie dlaczego, to jest oczywiście Wielki Fryderyk, w którym znalazł podobny materiał jak w poprzedniej sztuce i który interesował publiczność później, krytyków często, widzów na scenie, nie tylko właśnie jako sztuka piętnująca wady narodowe przez postać biskupa Ignacego Krasickiego, ale przez wielką kreację Solskiego i udaną inscenizację. Oczywiście w poszukiwaniach dokumentacyjnych Solski znów jedzie tym razem oczywiście do Berlina, do Sanssouci, gdzie się toczy akcja sztuki i też szuka postaci, jak ją stworzyć, jak ją zbudować. Przegląda oczywiście materiały ikonograficzne, portrety Wielkiego Fryderyka. Też takim ciekawym, on zamawia sobie taką replikę kostiumu, czy ubioru Wielkiego Fryderyka, chodzi po antykwariatach, znajduje tam laskę i oryginalną tabakierkę. I ta laska pomaga mu właśnie w ustawieniu tej postaci, znalezienie odpowiedniego ruchu, gestu, odpowiedniej mimiki. Tutaj Państwo widzą taki, uważam, że świetny szkic Franciszka Siedleckiego, który przedstawia Solskiego w tej roli, ale też wydaje mi się, jest takim fajnym szkicem, który pokazuje właśnie to szukanie jakby roli, to budowanie. Solski zresztą słynął z tego, w przeciwieństwie do jego konkurenta, wielkiego aktora, również charakterystycznego Kazimierza Kamińskiego, który rolę budował w taki sposób, tak jakby rozwijając ją przed publicznością, z takich szczególików jakby ją budował. Tymczasem Solski znany był z tego, że on od razu ustawiał rolę, już jak wchodził, to już ta rola była ustawiona. Trochę właśnie tak już jakby jak zarysowaną kreską, trochę porównuje się też jego aktorstwo do rzeźby, że po prostu on od razu budował rzeźby, od razu wszystko było skończone i później już to jakby tylko to rozwijał. Natomiast Kamiński tak to robił jakby bardziej precyzyjnie, bardziej delikatnie. I oczywiście to tutaj też jest Solski tą rolę Wielkiego Fryderyka, jak Państwo wiedzą, grał do końca życia. I to też jest takie ciekawe, myślę, że Solski wiele zawdzięcza Nowaczyńskiemu, bo
cara samozwańca przestał grać w 1920 roku, kiedy miał 65 lat. Jak Państwo wiedzą, car samozwaniec to jest młody mężczyzna. Solski grał go jeszcze w wieku lat 65, ponad z sukcesem. Natomiast w przypadku Wielkiego Fryderyka sytuacja jest odwrotna. Będąc młodym człowiekiem, zagrał starca i starzał się razem z tą rolą, aż grał ją do samej śmierci. Została ona zapisana na taśmie filmowej w Geniuszu Sceny. Na pewno Państwo doskonale ten film znają. Tutaj proszę zobaczyć też kilka takiej dokumentacji fotograficznej właśnie z tej wielkiej roli Solskiego. I tutaj też widać, jak ta postać od razu, prawda, jest przez niego ustawiona, zapisana na tej fotografii. I kilka takich wczesnych również zdjęć scenicznych, fotografii, które przedstawiają zespół, ponieważ oczywiście to jest też wielka praca zespołowa i przede wszystkim właśnie inscenizacja, w której kostium, światło, rekwizyt gra olbrzymią rolę. Tutaj Państwo widzą Solskiego już, to jest zdjęcie z 1936 roku, jak powiedziałam, z tą rolą starzał się stopniowo, coraz bardziej wyastrzając te wszystkie gesty i ruchy, które zbudował w młodości. Postanowiłyśmy nie pokazywać właśnie fragmentu z tego filmu Geniusz Sceny, a chcemy pozostać w konwencji XIX-wiecznego teatru, gdzie głos aktora był podstawowym elementem przedstawienia, podstawowym budulcem iluzji. I chciałybyśmy potraktować Państwa jak XIX-wieczną publiczność, o której często mówiono, że są słuchaczami, i zaproponować Państwu posłuchanie fragmentu sztuki Wielki Fryderyk. Głosem posłużymy się aktora współczesnego. Na pewno Państwo zgadną, jaki to jest aktor, więc nie muszę mówić. I te słowa Solskiego wprowadzą Państwa, po pierwsze nawiążą do tego, o czym mówiła Ewa, do poezji, a po drugie wprowadzą nas w kolejną odsłonę, która zostanie odsłonięta, to znaczy wprowadzą nas do tematu elity i czystości rasy. Bardzo proszę o ten fragment. Niech one nie mają takiej mi markotnej. Jak przekaz gratulacjami, one już wesołe.
Słowa o czystości rasy Fryderyk Nowaczyńskiego wygłasza w roku 1780. Jak wiadomo, parę lat później rozpocznie się w Europie zawrotna kariera idei równości. Egalitarystyczne myślenie zatacza coraz szersze kręgi w XIX wieku, nabiera coraz nowych treści, procesy emancypacyjne, które się z nim wiążą, toczą się w różnym rytmie, czasami gwałtownie, czasami powoli i mozolnie, ale prowadzą stopniowo do społecznego upodmiotowienia różnych grup, coraz to nowych, coraz to kolejnych, kobiety na końcu. Do tej pory przyglądaliśmy się XIX-wiecznemu teatrowi, traktując go z jednej strony jako soczewkę, przez którą można się przyjrzeć niuansom tych emancypacyjnych procesów oraz ich skuteczności. Z drugiej strony zaś jako takie medium zbiorowej komunikacji, które ma moc bądź to paraliżowania, bądź to stymulowania tego rodzaju procesów. Ale w XIX wieku nowoczesnych rysów nabiera także inne myślenie, myślenie elitystyczne. Myślenie o tym, że we wszystkie struktury społeczne wpisana jest nieusuwalna zasada nierówności. Na tej tezie opiera się jedna z pierwszych naukowych teorii elit, która zostanie sformułowana się pod koniec XIX wieku przez Wilfreda Pareto. Pareto w swojej teorii wychodzi z założenia, że społeczeństwa są zawsze heterogeniczne i zawsze wytwarzają jakiś typ elit, elit rządzących i elit nierządzących. Równie ważną zasadą, o której dużo Pareto pisze, jest zasada cyrkulacji tych elit, a ta cyrkulacja wynika z tego, że dynamiczna równowaga społeczna nie jest stanem zgody i harmonii, ale jest efektem akcji i reakcji powodowanych przez sprzeczne interesy, przez wynikające z nich konflikty, czy to ekonomiczne, czy to ideowe. To pojęcie elity w takim znaczeniu, w jakim my go dzisiaj używamy, wchodzi do słownika opisującego świat społeczny właściwie dopiero w XIX wieku, na początku XIX wieku. Czyli wchodzi jakby w tym momencie, kiedy znikają albo dewaluują się, czy też tracą niegdysiejszą wyłączność dawne określenia służące oznaczeniu rangi czy pozycji ludzi. W momencie, kiedy z różnych powodów chwieje się po prostu tradycyjna instytucja szlachectwa. Szlachectwa, którego wyznacznikiem było urodzenie, czy też właśnie gatunek krwi płynącej w żyłach. Szlachetne urodzenie w Europie powiązane tradycyjnie z posiadaniem ziemi traci znaczenie oczywiście z kilku powodów. Z jednej strony z powodu tych uruchomionych przez rewolucję przemian społeczno-polityczno-ideologicznych, ale też z powodu przeobrażeń ekonomicznych, ponieważ gospodarowanie ziemią nie jest już źródłem znacznych i stabilnych dochodów. Znaczenie zyskują grupy zajmujące się innymi dziedzinami gospodarki. Oczywiście ten koncept szlachetnego urodzenia, ten koncept zacnej krwi ma wyraźne zabarwienie rasistowskie, takie o jakim mówi w sztuce Nowaczyńskiego Fryderyk, i regularnie pojawiały się albo teologiczne, albo quasi-naukowe uzasadnienia związku pomiędzy czystością krwi a przywilejami. Mówiąc najprościej, z krwią właśnie dziedziczyło się także cnoty i talenta, które predysynowały człowieka do zaszczytów, urzędów, do przywilejów. I endogamiczne małżeństwa miały chronić właśnie krew, czystość krwi. Miały ją chronić przed zbrukaniem, przez zmieszanie z krwią nieczystą. Według znawców przedmiotu w Polsce do XVIII wieku
ta kwestia odpowiedniego urodzenia oraz starożytności rodu była znacznie istotniejsza niż w europejskich krajach. Oczywiście ze względu na ogromne i niespotykane gdzie indziej zróżnicowanie majątkowe warstwy. Zarazem jednak Rzeczpospolitej, jak wiadomo, nie było urzędu heroldii. I te obydwa czynniki, czyli z jednej strony ta niespotykana gdzie indziej liczebność warstwy szlacheckiej, a z drugiej strony brak urzędu, który to uprzywilejowanie mógł potwierdzać, sprawiły, że władze zaborcze dosyć szybko zaczęły regulować sprawy związane ze szlachectwem i z tytułami arystokratycznymi. W zaborze austriackim polskiej szlachcie odebrano pewne przywileje większe niż przywileje szlachty austriackiej, ale przede wszystkim zniesiono zasadę równości szlacheckiej i to wprowadzenie arystokratycznych tytułów obowiązujących w Austrii miało być taką formą nagrody za lojalność, zarówno dla starej arystokracji, jak i dla ludzi zabiegających o nobilitację. W zaborze rosyjskim, w którym szlachectwo przez cały XIX wiek dawało oczywiście bardzo duże przywileje, wprowadzono z kolei procedury legitymizacyjne. Procedury na tyle skomplikowane, żeby z jednej strony zniechęcić część stanu szlacheckiego do wchodzenia w te procedury, przeprowadzania legitymizacji, a z drugiej strony uczynić z procedur narzędzie politycznej dyskryminacji w razie potrzeby. Ale oczywiście jednocześnie z tymi procesami we wszystkich zaborach szlachetne urodzenie przestaje być w toku XIX wieku jedyną przepustką do środowisk o charakterze elitarnym. Wyznacznikami elitarności stają się stopniowo rozmaite zasługi gospodarcze, społeczne, polityczne, kulturowe, intelektualne, najróżniejsze. Posiadanie dóbr albo cech szczególnie cenionych staje się wehikułem umożliwiającym zmianę pozycji społecznej. Podkreślam, cech szczególnie cenionych, ten jakby zewnętrzny ogląd sytuacji, jakby ta zewnętrzna ocena była tutaj kluczowa i istotna. Elity w czasie zaborów zatem mnożą się i różnicują. I wszystkie, i elity krwi, i elity pieniądza, i elity ducha mają swoje rytuały, mają swoje miejsca spotkań, mają osobne resursy, osobne salony, osobne bale, ale wspólnym mianownikiem tych wszystkich stylów, wszystkich kodów zachowań, które przesądzają o elitarności, staje się model obyczajowości szlachecko arystokratycznej. Właśnie ten model obyczajowości szlachecko-arystokratycznej będą przejmowały nie tylko elity pieniądza, które w Polsce zawsze są, o tym już mówiłyśmy parokrotnie, traktowane są w Polsce nieufnie, podejrzliwie, protekcjonalnie, no, ze względu oczywiście na ten szlachecki system wartości deprecjonujący takie formy pomnażania majątku, jak handel czy nie daj Boże obracanie pieniędzmi. Ale ten styl życia, ten styl zachowania, te kody przejmują także elity inteligenckie i to nawet te o bardzo wyraźnie demokratycznym nastawieniu, taka była większość inteligenckich elit w Polsce. Przynależność do elity obliguje jednocześnie do udziału w spektaklu, w takim rozgrywającym się nieustannie spektaklu społecznym, dlatego że XIX-wieczna elitarność jest w znacznej mierze kreowana i podtrzymywana przez cudze spojrzenia. Sam XIX-wieczny teatr, także ten prowincjonalny i ogródkowy, jako instytucja publiczna, jako medium zbiorowej komunikacji, jest takim uprzywilejowanym miejscem krzyżujących się spojrzeń. I to nie chodzi tu oczywiście tylko o spojrzenia wymieniane pomiędzy sceną a widownią, ale także, a może przede wszystkim, o spojrzenia, które krzyżują się na samej widowni, które potwierdzają status innych widzów albo podważają ten status. Z XIX-wiecznego dramatu można wyczytać, w jaki sposób w okresie zaborów przebiegały procesy cyrkulacji elit, upadku czy dewaluacji jednych, czy wspinania się na szczyty społecznego prestiżu innych. I jakby te wszystkie dramaty, o których to opowiadałyśmy przez ostatnich parę miesięcy, są dobrym świadectwem tego rodzaju procesów. Ale można wyczytać z tego dramatu także zasady spektaklu, w którym trzeba było uczestniczyć, żeby tę elitarność wytwarzać, żeby ją podtrzymywać, albo żeby ją mniej czy bardziej udatnie imitować. Karykaturalnym obrazem tych zasad jest sztuka Nowaczyńskiego, właśnie ta sztuka, o której dziś słów parę chcemy powiedzieć. Było to nad Bałtykiem, to jest Krotochwila,
którą autor napisał, a w każdym razie ukończył wiosną 1914 roku. Wystawiona będzie nieco później, do tego za moment wrócimy. Sztuka właściwie zapomniana. Sam Nowaczyński nie wspominał o niej w takim autowywiadzie, który sam ze sobą przeprowadził pod koniec lat 20. Przypomniał ją na przełomie lat 80. i 90. Stanisław Kaszyński. Potem została wydrukowana w roczniku sopockim, bo rzecz dzieje się właśnie w Sopottach. Matryce dramatu stanowiły zresztą nadmorskie doświadczenia z trzech poprzednich sezonów, które Nowaczyński spędził między innymi w Sobocie. Fabuła tej sztuki jest bardzo wątła, bardzo nieskomplikowana. Oto radca Rakuski z samego Krakowa zamierza wykorzystać wizytę pruskiego kronprynca, jak go określa Nowaczyński, na sopockiej plaży. Kronprync stacjonuje w garnizonie i czasami z nudów przechadza się po plaży albo też idzie do kina. Radca chce mu podsunąć jedną z pięknych warszawianek. Chce mu ją podsunąć oczywiście w charakterze takiej nowej pani Walewskiej czy księżnej Łowickiej, żeby za jej pośrednictwem patriotycznie oddziaływać. No ale sprawa się nieco komplikuje, ponieważ wytypowana na przynętę gwiazda sezonu, a jest to taka smukła, żeby nie rzec chuda, wiotka i malownicza warszawianka, ale warszawianka rodem z mołdawskich Jassów, pani Lala Karpińska, zakłada nowiutki i bardzo modny oczywiście, ale niestety niemiecki kostium kąpielowy. No i ta niemieckość desu budzi absolutne obrzydzenie pruskiego kronprinca, bo pruski kronprinc uznaje wyłącznie modę paryską i ma ogromną alergię na wszystko, co niemieckie. Ten kronprinc to jest taki satyryczny portret, karykaturalny portret Wilhelma II. Na szczęście wśród warszawianek są nie tylko smukłe i wiotkie lale, ale także sportsmenki. Sportsmenki mające na koncie sukcesy. Sukcesy odnoszone oczywiście w rozmaitych uzdrowiskach Europy. Jest mistrzyni w pływaniu. Ona robi całkiem niezłe wrażenie na kronprynsie. Natomiast stawkę podbija ostatecznie mistrzyni kortu tenisowego w Baden-Baden. I to jest jakby ta bardzo wątła fabułka. Natomiast Nowaczyński urządza na scenie, każe urządzić na scenie tak zwane gapiopudło, czyli taką przeszkloną kawiarnię z widokiem na kąpielisko. I w tej szklanej klatce zderza ze sobą różne menażeryjne okazy samic i samców z różnych zaborów. Właśnie taką biologiczną metaforką posługuje się w diaskaliach. I konfrontacja tych rozmaitych typów i postaw dokonuje się w tej sztuce na dwóch płaszczyznach. Oczywiście z jednej strony Nowaczyński uwypukla stereotypowe rysy przedstawicieli wszystkich zaborów, a także wyraźnie zaznacza swoje preferencje. Najsympatyczniejsi, to nie znaczy, że sympatyczni, ale najsympatyczniejsi w każdym razie są reprezentanci Wielkopolski, to są sympatie Nowaczyńskiego, to znaczy prezes Karasiński i jego żona. Oboje są trzeźwo myślący, szybko liczący, własne i cudze pieniądze, bardzo konkretni. I oczywiście najbardziej karykaturalny jest portret, bardzo karykaturalny i bardzo zjadliwy jest portret przedstawiciela Galicji, czyli tego radcy Habdan Krakuskiego, snującego tego właśnie, który snuł te megalomańskie plany polityczne, a oczywiście przy tym płaszczy się przed kronprynsem. To jest jakby postać, która w takim jednym geście łączy służalcze zachowania praworządnego urzędnika z Galicji z pozorami patriotyczności. I ci bohaterowie z różnych zaborów różnią się od siebie na bardzo wiele sposobów. Różnią się strojami, manierami, różnią się także potrawami i trunkami, które zamawiają w kawiarni, a także językami. To jest jakby sztuka bardzo ciekawa pod względem językowym. Wielkopolanie mówią twardo z poznańska, zatrącając czasem z chłopska, tak to określa Nowaczyński. Krakowianie wyrażają się pretensjonalnie w galicyjsko-głodomerskiej manierze. Z kolei pani Kiełbina z Ojran zaciąga śpiewnie z litewska. Są też kuracjusze z Grodna i z Białegostoku i oni mówią taką dźwięczną mieszanką polskiego, rosyjskiego, jidysz oraz angielszczyzny. Ten konkredans, który tańczą wszyscy bohaterowie wokół
kronprynca, znaczy nie ma wszyscy bohaterowie, bo Wielkopolanie nie, to nie jest tylko sprawa pseudopatriotycznej polityki, ale to jest też próba wejścia w orbitę prawdziwej, to znaczy utytułowanej i rządzącej elity, dlatego że jakby ta Nowaczyński prezentuje też właśnie te rozmaite strategie kreowania elitarności. W karykaturalnym oczywiście zwierciadle je prezentuje. Sztuka, tak jak powiedziałam, nie premierę miała dopiero w 1916 roku i nie wiadomo, prawdopodobnie nie była później grana. Dokładnie. Tak. Ale mówimy o, mówimy jakby o tamtym okresie. Jak mówię, nawet sam Nowaczyński zapomniał wspomnieć o niej w autowywiadzie. A premiera odbyła się w Kijowie i o tej premierze odpowie trochę Agnieszka. Parę słów, drodzy Państwo, żeby wprowadzić Was w klimat Teatru Polskiego w Kijowie, gdzie rok 1905 jest rokiem przełomowym oczywiście w historii tego teatru. Manifest Carski z października 1905 roku rozpoczął proces przemian w życiu kulturalnym społeczności polskiej w Kijowie. Powstały pierwsze stowarzyszenia, pierwsze stowarzyszenia udało się zarejestrować już w 1906 roku, zaczęła wychodzić prasa polskojęzyczna. Sukcesy gościnnych występów, czy to Janiny Korolewicz-Wajdowej, czy Józefiny i Bolesława Bolesławskich oraz zespołu lwowskiego pod dyrekcją Pawlikowskiego, które cieszyły się olbrzymią popularnością, potwierdziły potrzebę istnienia w środowisku Polaków w Kijowie polskiej placówki teatralnej. Oczywiście historia Teatru Polskiego w Kijowie to historia bardzo takiego żmudnego, powolnego i pełnego licznych trudności budowania zespołu, który z zespołu amatorskiego, z takiej sekcji dramatycznej, z kółka dramatycznego w towarzystwach Polskim Towarzystwie Gimnastycznym oraz Kijowskim Polskim Towarzystwie Miłośników Sztuki, przekształcał się stopniowo w zespół zawodowy. Teatr Polski zaczął zyskiwać taką stabilność mniej więcej w roku 1912, kiedy na kolejne 6 sezonów dyrekcję objął Franciszek Rychłowski. To bardzo ciekawy człowiek. Przed doświadczeniami kijowskimi może być znany Państwu, warszawiakom. Prowadził w Warszawie zespół, słynny teatr z Aleksandrem Zelwerowiczem, Teatr Zjednoczony, grając polską klasykę, prawda, Krasińskiego, Słowackiego, Mickiewicza i współczesny repertuar Wyspiańskiego, Zapolską, Rydla, Kisielewskiego, Żuławskiego. I po części, oczywiście, ten repertuar będzie powtarzał także w Kijowie. Choć oczywiście mała prowincjonalna scena musi mierzyć się z trudną sytuacją organizacyjną, finansową, no ale także z preferencjami publiczności, która jakby też dopiero się powoli też buduje i kształtuje. Bo trwa I wojna światowa, jest rok 1916 i do Kijowa zjeżdżają pozostający na emigracji wielcy ludzie teatru. Juliusz Osterwa, Stefan Jaracz, Wincenty Drabik. To zespół, który utworzy się właśnie w roku 1916, zaczynając tak jakby nową odsłonę Teatru Polskiego w Kijowie. Ten pierwszy sezon to jest właśnie sezon 1916-1917. Mała scena kijowska staje się więc takim tyglem, jak pisze o niej Piotr Chorbatowski w książce Polskie życie teatralne w Kijowie 1905-1918. Proszę sobie wyobrazić, taki tygiel takich reformatorskich odkryć, które kiełkowały się w głowie Osterwy, oczywiście podsycone wizytą wcześniejszą w Moskwie, ideami Stanisławskiego, a taką realną, codziennością małej sceny w czasie I wojny światowej. Chorbatowski pisze, że szybko wytworzył się coś w rodzaju rywalizacji, oczywiście wytworzył się taki teatr Rychłowskiego kontra teatr Osterwy, bo oczywiście, jak łatwo się domyśleć, bardzo szybko ten teatr kijowski zaczyna przyjmować taką twarz Osterwy, który jest najbardziej rozpoznawalną postacią. Jest też ulubieńcem arystokracji i tutaj pozwolicie Państwo na taką anegdotkę ze wspomnienia Janusza, aktora takiego Janusza Strachockiego, który taką anegdotkę i taką scenkę obyczajową, która pozwoli nam przenieść się właśnie w te lata 1916 roku, kiedy ma miejsce premiera
Było to nad Bałtykiem. Jak powiedziałam, Osterwa był ulubieńcem arystokratycznej publiczności i umiał to wykorzystać. Strachocki zanotował takie wspomnienie. Osterwa, kiedy przygotowywał próby do księcia niezłomnego, zorganizował taką otwartą próbę generalną, płatną, gdzie bilet na tą próbę kosztował setki rubli i tylko oczywiście nieliczną elitę stać było na taki bilet. Aby było im wygodnie, wyrzucono krzesła z parteru, wstawiono wygodne fotele, stylowe stoliki. Scena, na której powoli gromadzili się aktorzy, to była próba generalna, była pusta, ale był taki na środku widoczne krzesło reżyserskie, w iście takim hollywoodzkim stylu. Osterwa wkroczył na tą scenę, ponoć nie nosił się tak na co dzień, ale ubrany był w najmodniejsze bryczesy, w buty wysokie z cholewami. Zasiadł na tym krześle jak na koniu. Strachocki opowiada, że wzbudziło, dech zaparło to po prostu wszystkim i zaczął prowadzić tą próbę. Aktorzy oczywiście czuli się bardzo niezręcznie jakby w tej sytuacji, bo wiedzieli, że jedyną gwiazdą jakby tej próby jest Juliusz Osterwa. Juliusz Osterwa, który wcielił się w postać właśnie Ottona 29, podczas premierowego przedstawienia tej sztuki w roku dokładnie 17 września 1916. Tutaj jest pewna, jak Państwo, może mają Państwo tutaj fragmencik z recenzji z dziennika kijowskiego, gdzie można odczytać obsadę tej sztuki. Stefan Jaracz, Stanisław Daczyński, Maria Gella, Maria Wrześniowska, Jan Szymański, Zygmunt Kołakowski, Janusz Strachocki, autor właśnie tej anegdotki, Stefan Lochman i Wacław Malinowski, to uczestnicy tego premierowego przedstawienia. Warto, to jest taka pewna niekonsekwencja, ponieważ na takim jakby afiszu zapowiadającym sztukę jest napisane, że sztukę reżyserował Osterwa, natomiast już w recenzji mamy informację, że całość była reżyserowana przez pana Jaracza wybornie, a dekoracje Wincentego Drabika wyglądały bardzo ładnie i grano przy szczelnie wypełnionej sali. Rzeczywiście sztuka cieszyła się jak na tamte warunki popularnością, kiedy w albumie Rychłowskiego zachowała się taka notatka, kiedy on wypisuje, które przedstawienia przyniosły jaki dochód właśnie z wrześniowych premier i było to nad Bałtykiem, plasuje się tuż po weselu. Jak wesele zarobiło około 1500 rubli, to było to nad Bałtykiem 1300. Pozostałe sztuki z tej premier to jest około 700 rubli, a więc to też pokazuje, że sztuka była popularna. Zagrano ją jeszcze 4 razy, w sumie wystawiono ją 5-krotnie. Recenzje były, czy ta jedyna recenzja, którą znam, wspominała o oczywiście takiej sztuce, która nie ma akcji, która tam się tak naprawdę nic nie dzieje. Natomiast to, co jest oczywiście fascynujące, to, co jest ciekawe, to, co niesie tą sztukę, to są wybitne kreacje aktorskie, w tym oczywiście kreacja Osterwy, który ucharakteryzował się na właśnie Wilhelma II i ponoć był znakomicie w tej roli ucharakteryzowany. Warto też powiedzieć, że Osterwa chyba polubił tą sztukę, ponieważ w Raptularzu Kijowskim widnieje taka karta, prawdopodobnie z 1920 roku, kiedy planował przyszły repertuar Reduty i tam włączył, było to nad Bałtykiem, w te przyszłe redutowe plany, które jednak nie spełniły się. Warto również zaznaczyć, że w Kijowie wystawiano inne sztuki Nowaczyńskiego. Jedną z nich był Bóg Wojny. Zagrano także Cyganerię Warszawską, czyli w tym sezonie 1916-1918 Nowaczyński obecny był z 3 sztukami. Wracamy teraz do Nadbałtyk, do Sopotu. I żeby przyjrzeć się konfrontacji tych rozmaitych strategii wybijania się na elitarność, w jaki sposób
w jaki sposób robią, czynią to bohaterowie Enowaczyńskiego. Oczywiście wyznacznikiem aspirowania do literności jest sama ich obecność w Sopotach. Jeszcze 40 lat wcześniej przywilej podróżowania, a zwłaszcza zaś podróżowania do wód, dotyczył tylko środowisk elitarnych, tylko ludzi, którzy ze względu na swoją uprzywilejowaną pozycję mogli poświęcić czas oraz pieniądze na tego rodzaju rozrywki. Dopiero pod koniec wieku rodzi się ruch masowej turystyki, zarówno grupowej w postaci pielgrzymek czy wycieczek organizowanych przez różne stowarzyszenia, jak i turystyki indywidualnej, ale ten wybór uzdrowiska jest tutaj wyborem znaczącym, zdradzającym aspiracje. Świętochowski w swoich felietonach Liberum Veto pisał o tak zwanych improwizowanych arystokratach polskich, czyli o mieszczanach, którzy wyjeżdżają za granicę, każą się, wpisują się do ksiąg hotelowych tytułami, których nie posiadają i przyjmują mniej lub bardziej udolnie wielkopańskie gesty. To uzdrowiskowe gapiopudło, w którym akcję umieścił Nowaczyński, jest właśnie takim miejscem, w którym człowiek ma szczególną świadomość swojej podwójnej roli, czyli jest tym miejscem, w którym się jednocześnie wystawia na pokaz i tym miejscem, w którym ogląda innych. Jest stwarzany spojrzeniami innych i jest, sam nadaje odpowiedni kształt światu, na który patrzy. I tego rodzaju gapiopudło stanowi też świetną dekorację dla różnych strategii wizerunkowych. Rekwizyty, które pojawiają się w sztuce Nowaczyńskiego, pomagają bohaterom pozować, tak jak gdyby pozowali do fotografii, na której zmienią się przynajmniej na chwilę albo na czas swego turnusu w elitę urodzenia, elitę pieniądza albo w elitę ducha. Tutaj na ekranie widzą Państwo fotografie Sopotu z sezonów mniej więcej 1910-16. Jakie to rekwizyty przywołuje Nowaczyński? A więc pierwszy z tych rekwizytów, dość paradoksalny, to widokówka. Dlaczego widokówka? Otóż z podróżami, zwłaszcza z tymi podróżami do wód albo z podróżami poznawczo-edukacyjnymi, wiązał się bujny rozwój sztuki epistolarnej i do pewnego czasu ta sztuka epistolarna była domeną elit. Listy pisali podróżujący arystokraci, listy pisali artyści, inteligenci, czyniąc je takim środkiem wymiany myśli, wymiany idei, ale oczywiście listy i liściki pisali też Rzymianie, wymieniając się tą drogą nowinkami czy plotkami towarzyskimi. I nasze syreny wypoczywające, warszawskie syreny, cztery panie wypoczywające nad Bałtykiem, wysyłają do swoich mężów kartki pocztowe, wynalazek, który już w latach 70. stał się szaleństwem epoki. Drugi rekwizyt to oczywiście stroje, bo suknie od dawna, a kostiumy kąpielowe od niedawna były tym wyznacznikiem elitarności, czy mogły być. Jak wiadomo, na przełomie XVIII-XIX wieku strój przestał być takim bezwzględnym znakiem przynależności stanowej i elity musiały powoływać do życia coraz to nowe mody, wyznaczać trendy, żeby podkreślać swoją elitarność. Tu oczywiście można przywołać operetkę Gombrowicza. Każde miasto miało swój spacerowy wybieg i takim wybiegiem była też Sopocka plaża. Już wspominałam tutaj o tym kostiumie, niefortunnie dobranym kostiumie kąpielowym Lali Karpińskiej, który pochodzi z magazynu Berghausa i jest niemieckim kostiumem, w związku z tym niestety nie gwarantuje jej elitarności. W sztuce Nowaczyńskiego pojawiają się też inne atrybuty elitarności, tym razem atrybuty nowoczesności, tak jakby takiego podążania za trendami. I będzie to z jednej strony taki bardzo zabawny rekwizyt, takie lasko, parasolko, zapalniczka i coś tam jeszcze, którą posługuje się radca Rakuski. Rekwizyt, który oczywiście psuje się natychmiast i powoduje wiele rozmaitych farsowych gagów. I drugi element to rakieta tenisowa w ręku zarówno jednej z warszawianek, jak i samego kronprynca. Oczywiście skuteczność wizerunku może ocenić tylko cudze oko i w sztuce Nowaczyńskiego ten pruski kronprync, sam ośmieszony, staje się arbitrem, oceniającym mnie jako udatność kreacji za pomocą rekwizytów. No i właśnie ten niemiecki nieszczęsny kostium kąpielowy spycha biedną Lalę Karpińską z piedestału elitarności w plebejskość i znakiem tego w sztuce będzie to, że biedna Lala będzie już od tej pory wcinała takie zwyczajne, ordynarne butersznyty, jak to określa Nowaczyński. Także
książę pruski decyduje o tym, że mistrzyni w pływaniu musi ustąpić miejsce adepce bardziej elitarnego w owym już czasie tenisa. Oprócz tych rekwizytów pojawiają się też tam rozmaite style zachowań charakterystyczne dla tych procesów kreowania własnej i cudzej elitarności. I oczywiście będą to te pseudopolityczne machinacje radcy Rakuskiego, w które bohater wciąga z tajemniczą miną większość kuracjuszy. One są taką karykaturalną imitacją idei, którą można nazwać jako ideę politycznej sprawczości elit, takiego posiadania wpływów w sferach rządzących, które mają być miarą prestiżu. Drugi model zachowania to są wielojęzyczne kawiarniane dyskusje. Toczą je tutaj Olga Symchówna Wasserbauch z Grodna i Stieńka Abramowicz-Papkin z Białegostoku, stylizowani na nowoczesnych Amerykanów. To są ci, którzy mówią mieszanką polskiego, rosyjskiego, jidysz oraz angielszczyzny. I to jest taka oczywiście imitacja intelektualnych rytuałów tak zwanych elit ducha. Stieńka czyta po prostu białostocki listok, ale Olga czyta filozoficzną książkę swojego dostawcy intelektualnego Bergsteina, chodzi tutaj o Bergsona. Nieprzypadkowo właśnie Olga czyta tutaj Bergsona na początku lat 20., kiedy publicystyka Nowaczyńskiego będzie przybierała coraz bardziej antysemickie rysy. Nowaczyński napisze takie zdanie: laszki flirtują, foksrotują, tenisują, sportują, czytają i pochłaniają mniszchówne i struga, a tymczasem semitki studiują z pasją pedekta, ekonomię, anatomię, chemię i kształcą się i uczą się zawzięciem. No i wreszcie ostatnia forma tych elitarnych zachowań to rozmaite artystowskie pozy. One się tutaj pojawiają w dwóch formach w tej sztuce. Mamy postać imitującego zachowania bohemy artysty, Ziutka Kiełba, malarza, futurysty, prymitywisty. I mamy także pruskiego kronprynca, który z jednej strony jest mecenasem, bo zamawia właśnie u Ziutka Kiełba prymitywistyczny portret, bo prymitywistycznego portretu jeszcze nie ma, ale jednocześnie kronprync jest artystą, ponieważ z zapałem ogromnym pstryka zdjęcia. Pstryka zdjęcia już nie tym, tylko Kodakiem. Kodakiem. To jest świat Nowaczyńskiego, to jest świat, w którym nie ma już różnicy pomiędzy Kodakiem i Kossakiem. Trudno to rozróżnić. Ten Kodak w rękach księcia jest z jednej strony oczywiście takim znakiem unowocześnienia oraz pewnej demokratyzacji elit, ale z drugiej strony jest śladem bardzo starej tradycji, dawnego obyczaju, to znaczy takich artystycznych rozrywek arystokratycznych elit, które były niegdyś wyznacznikiem elitarności. I o takim obyczaju związanym z teatrem właśnie Agnieszka powie słów jeszcze parę. Z pewnością Otto XXIX w młodości uczestniczył w widowisku tak zwanych żywych obrazów. I o tym słów kilka, które cieszyły się, żywe obrazy cieszyły się popularnością przez cały wiek XIX. Żywy obraz, czyli rekonstrukcja obrazu dzieła sztuki z wykorzystaniem żywego człowieka, stosownych ubiorów, światła, to bardzo ważne, często z dodatkiem tekstu czytanego i muzyki. Forma parateatralna usytuowana na granicy wielu sztuk. Warto zwrócić uwagę, że dla XIX-wiecznych widzów dramat czy adaptacja literatury pięknej była zawsze żywym obrazem, zawsze z punktu widzenia autora. Żadna interpretacja, to jest żywy obraz tego, co tam jest zapisane. A pierwsze ruchome filmy określano jako żywe fotografie. Forma żywych obrazów ukształtowała się pod koniec XVIII wieku w środowisku arystokracji, by święcić właśnie triumfy przez cały wiek XIX, przełom XIX i XX wieku. W Polsce kolebką żywych obrazów były Puławy i rodzina Czartoryskich i stały się oczywiście modną zabawą w innych rezydencjach arystokratycznych w Sieniawie, Lwowie, Krakowie, Warszawie. Tutaj Państwo widzą kilka fotografii właśnie przedstawiające rody arystokratyczne u Niepotockich z
którzy uczestniczą w rozrywce żywych obrazów. I oczywiście bardzo szybko żywy obraz, ta ulotność żywego obrazu, to jest też bardzo ciekawe, ponieważ jakby poruszano obraz, żeby go zatrzymać, po czym on okazywał się ulotny, żeby go zatrzymać znów na fotografii. Te odbicia są tutaj takie, oczywiście nie w tym momencie, ale ciekawe bardzo do badania. Takie odbicie i później jeszcze jak film, który zwany jest żywą fotografią, to wszystko jest, buduje takie bardzo ciekawe konteksty. Tutaj Państwo widzą kilka fotografii właśnie z żywych obrazów, głównie rodziny Potockich. Natomiast trzeba zaznaczyć, że żywe obrazy na początku były rozrywką elitarną, zrośnięte bardzo silnie z życiem salonowym, z życiem arystokracji. Natomiast droga rozwoju właśnie żywych obrazów to jest taka droga wyjścia z tego salonu na zewnątrz, upublicznienie, rozpowszechnienie tego widowiska również w innych środowiskach. W salonach ziemiańskich, w klubach, stowarzyszeniach i oczywiście na scenach amatorskich i zawodowych. Tutaj Państwo, taki ciekawy przykład żywych obrazów w wykonaniu członków powiatowego Komitetu Mickiewiczowskiego w Bochni, to ze zbiorów lwowskich z Pałacu Sztuk we Lwowie, którzy odtwarzają pana Tadeusza w kilku obrazach. A tutaj bardzo ciekawy przykład, który dopiero od niedawna odkryłam i zdjęcia te pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Zostały podpisane jako żywe obrazy, które układał Wojciech Kosak i pochodzą one z Teatru Krakowskiego z roku 1884. Taki jest podpis. Mnie się wydaje osobiście, że dobrze by było jeszcze sprawdzić tą informację. Mam takie przypuszczenie, że ta kobieta w białej sukience jest bardzo podobna do Heleny Modrzejewskiej i te zdjęcia wyglądają na takie z wcześniejszego okresu, z lat, kiedy Modrzejewska była członkinią tego zespołu, ale to są tylko przypuszczenia, które też pokazuję Państwu. Może ktoś ma większą wiedzę na ten temat. W przypadku żywych obrazów oczywiście trzeba powiedzieć o organizatorze żywych obrazów. Myślę, że gdyby wybrać takiego jednego wśród bardzo wiele, ponieważ to byli głównie malarze, tacy jak właśnie Wojciech Kosak, Juliusz Kosak, jak Lesser, ale myślę, że takim ojcem żywych obrazów w Warszawie, gdzie to widowisko było bardzo popularne, należy uczynić Wojciecha Gersona, który zresztą to byli zawsze żywe obrazy organizowali zawsze malarze, którzy w jakiś sposób posiadali związki z teatrem, albo uczestniczyli w projektowaniu scenografii, albo pomagali w szukaniu kostiumów do sztuk historycznych i właśnie właśnie dokładnie taką funkcję w Teatrze Warszawskim pełnił Wojciech Gerson. Jego córka Maria Gerson-Dąbrowska, pisarka i malarka, napisała książkę pod tytułem właśnie Żywe obrazy, gdzie opisuje to zjawisko, a także sposób wykonywania żywych obrazów. Zresztą takich poradników dla amatorów było bardzo dużo. Ja chciałam opowiedzieć o takim żywe obrazy, to też ciekawe, wiadomości o żywych obrazach Państwo mogą znaleźć w kronikach teatralnych, czyli one były postrzegane jako forma teatralna, często nazywane przedstawienie żywych obrazów i oczywiście najczęściej towarzyszyło różnym przedstawieniom na cele charytatywne, albo zamykając wieczór teatralny, trochę jak jedna aktówka, albo, co ciekawe, żywe obrazy pojawiły się już na naszych wykładach w Kościuszce pod Racławicami, tam każdy obraz tej sztuki kończy właśnie żywy obraz. Ale najczęściej były to przedstawienia wystawiane na cele charytatywne i bardzo popularne w Warszawie. I tutaj ciągle od Ewy, która patrzyła się na mnie, mówiąc o kołtunerii krakowskiej, a ja takim ładnym cytatem się odwdzięczę, ponieważ w kronice tygodniowej, w tygodniku ilustrowanym napisano, z dawna też wiadomo, że warszawianie lubią żywe obrazy, bo miasto nasze zasobne w mnóstwo
pięknych osób. I doprawdy jest na to patrzeć, kiedy to wszystko zbierze się razem. Taka sytuacja zdarza się często, ale taka szczególna zdarzyła się w roku 1868. I to jest taki ciekawy przykład, o którym chcę Państwu kilka słów powiedzieć. Dokładnie 16 stycznia 1868 roku w Teatrze Rozmaitości w Warszawie odbyło się przedstawienie żywych obrazów na korzyść Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. I co ciekawe, to przedstawienie składało się z 4 obrazów, które trochę jak 4 akty wypełniały wieczór teatralny. Natomiast te 4 akty, te 4 obrazy miały przerywniki i te przerwy wypełniały sztuki dramatyczne w wykonaniu największych gwiazd Teatru Warszawskiego, czyli Jana Królikowskiego i Alojzego Żółkowskiego. Oni grali w takich jednoaktówkach, które stanowiły przerywniki do tych 4 obrazów. W 4 obrazach brała udział oczywiście pierwsze domy w Warszawie, przedstawiciele arystokracji i tak wystąpili w nich. Organizatorka tego przedsięwzięcia, Aleksandra Schrabiów-Chodkiewiczów, hrabina Kossakowa, pani Gabriela Spodowskich-Korsakowa, Aleksandra z Kronenbergu-Frankenstein, Anna z Eliasów-Mansfield, żona konsula angielskiego i pan Aleksander Orsetti. To w pierwszym obrazie. Już nie będę czytać jakby kolejnych uczestników. Te 4 obrazy komponowane były z historii biblijnej, z Jerozolimy Wyzwolonej, z Wilhelma Tella Goethego. I co ciekawe, oczywiście cieszyło się to wydarzenie olbrzymią popularnością. Bilety na ten cel zostały sprzedane już tydzień wcześniej. Zaczęto sprzedawać także bilety na próbę, która również wzbudziła zainteresowanie. I oto mamy taką sytuację, kiedy rzeczywiście publiczność była bardzo licznie zgromadzona w teatrze i taka sytuacja, kiedy oczywiście arystokracja zasiadająca jak zawsze w loży te miejsca zajęła, oczywiście spoglądając na swoich krewnych, przyjaciół, którzy występowali na scenie i to oni w ten wieczór byli aktorami Teatru Warszawskiego. I na zakończenie już zarówno tego wykładu, jak i całego cyklu powrócimy na chwilkę do Nowaczyńskiego i do jego koncepcji teatru. Ja przypomnę, że ten jego pomysł na teatr to było myślenie o teatrze jako, teatr to jest inteligencją bojowanie o sprawy ważne dla zbiorowości. Jak wspomniała już Agnieszka, w planach repertuarowych Juliusza Osterwy znalazła się Krotochwila, było to nad Bałtykiem, w planach repertuarowych już na dwudziestolecie. Wiemy jednak, że sprawy się potoczyły inaczej. W dwudziestoleciu międzywojennym w Polskę nie pojechał Osterwa jako karykaturalny, drażniący, prowokujący do myślenia albo do kłótni pruski kronprinz Otto. Pruski kronprinz, który miał prowokować dyskusję na temat polskości, na temat mechanizmów rządzących społeczeństwem. W Polskę pojechał Juliusz Osterwa, książę niezłomny Calderona Słowackiego, który miał publiczność przeanielać po katolicku i od tego zaczęła swoje wykłady o dwudziestoleciu międzywojennym Krystyna Duniec. A co w historii teatru zostało z Nowaczyńskiego? Nie sprawy, o które autor chciał walczyć błazeńskimi metodami i które pragnął uczynić przedmiotem do debaty. Nie to, co w Polsce było i jest w dalszym ciągu do myślenia, ale zostały wielkie, wspaniałe role. Nikt już nie pamięta tylko po co te role były grane. Ale właśnie te role uczyniły z aktorów kolejną elitę, istniejącą oczywiście do dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy teraz Państwa na film, ostatni już film przygotowany przez Agnieszkę Hewelkę, przepraszam, przez Ewę Hewelkę, Michała Januszańca oraz Agnieszkę Wanicką.